A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 czarodziejką. Zaraz, jeszcze momencik, czy tu jest wszystko dobrze? Chyba dobrze. Mamy taki potężny sztylet, zobaczcie. Jeszcze go nie wypróbowałem, ale już wiem, że będzie naprawdę świetny. Tutaj, tutaj sobie ostro inwestowałem w ten ognisty piorun, a się okazuje, że nadal będę atakował bronią, tak bezpośrednio, tylko już nie lachą, tylko takowym sztyletem. Idziemy go wypróbować w akcji. W terenie. Bardzo duża szybkość ataku, skuteczność ataku też zwiększa, ładne obrażenia, pójdziemy sobie na zimną równinę i my mieliśmy przejście dalej na kamienne pola, tutaj blisko. Z tarczą teraz sobie chodzę, ostatnio też wpadła nam żółta kula tylko dla czarodziejki, ale okazało się, że strasznie lipna. Skórzane rękawice to my mamy, ale mogą mieć trzy obrony. No, mają dwa, no, szlak by to trafił. Mogły mieć trzy, z tego co kojarzę. Trzeba sprawdzać. No dobra, czyli co? Kamienne pola. Dzisiaj postaramy się... No nie wiem, czy Kejna uwolnimy, ale... Może nawet. Mamy teraz pomocniczkę. Mamy fajny sztylet. Jak ja będę prał tym sztyletem tutaj przecież, to będzie masakra. Patrzcie. Tylko jeszcze, żebym trafiał, to by było super. Po domkach trzeba chodzić, bo tu mogą być ciekawe przedmioty. Skórzane rękawice. Nie wiem, czy ja chcę zwoje identyfikacji marnować na jakieś skórzane rękawice niebieskie. O, spalenie many. Patrzcie, jak ten boss szybko się popsuł. Mamy już kamienny krąg. Bardzo szybko, czyli rakaniszu zaraz będzie. Szybki rakaniszu nam się trafił. Co my tu mamy? Lekka mikstura leczenia. Po konfrontacji z rakaniszu może się przydać za chwilę. A pozbieram w sumie te miksturki lekkie, bo ogólnie za dużo mikstur nie mamy. Rakaniszu. Ostrzelamy tutaj troszkę ich. Mam go na celowniku, także załatwiony. Szczękowy kaptur tylko dla barbarzyńcy, ale ten szyszak mnie interesuje. Dobra, mana nam za bardzo nie będzie schodzić, bo mamy przecież potężny sztylet oraz pomocniczkę. Nadkruszony topos, bardzo dobrze. Jakby nam myśliwski łuk dwuslotowy wpadł, to mamy dwa topazy. Bo ona w tej chwili chodzi z takim jednym topazem sobie tutaj. Szybki łuk plus obrażenia punktowe, fajnie się sprawdza na starcie. I co? Szukamy punktu nawigacyjnego standardowo. Ale mi się podoba ten sztylet. Dobry start mamy dzięki temu sztylecikowi. Szósty level. Tak jak ustaliliśmy, nie będziemy korzystać z tego przełomu szóstolevelowego, tylko dalej dajemy w ognisty piorun. Myślę, że czekamy do ognistej kuli. Ognisty piorun bardzo tani. Obrażenia rosną przyzwoicie jak na start. Jeżeli chodzi o jakieś skomplikowane sytuacje typu boss, to ten ognisty piorun nam będzie załatwiał sprawę. Uszkodzony przedmiot, tarcza. O, 22 siły wymaga, ale to teraz już w siłę będziemy szli. Będziemy szli w siłę aż do zbroi pierścieniowej, także luzik. Podziemny tunel. No ten punkt nawigacyjny fajnie by było znaleźć, zwłaszcza, że będziemy się tu wracać do tego kręgu. Ekstra. To tak ustawiłem, dobrze. Musimy się trzymać tego czasu, który sobie ustaliłem, czyli od 20 do 30 minut na odcinek. I będzie gites. Ja myślę, że tak się dosyć przyjemnie ogląda. Nie za długo, nie za krótko, tak w sam raz. I przyszedł czas, że żywcem pogrzebana została hrabina. Dobra, postrzelamy sobie trochę może z ognistego pioruna w takim razie, skoro już mamy kapliczkę. Nóż do rzucania, bierzemy. W tym pierwszym akcie będziemy zbierać te wszystkie mikstury, grupowane te sztylety, toporki. Toporki w pierwszym akcie już mogą być jakieś? Mogą chyba, nie? To będziemy zbierać. W drugim akcie już niekoniecznie. Krótki miecz zwój miejskiego portalu. Zbieramy. Jeden zwój sobie dokupiłem, ale ogólnie rzecz biorąc liczymy na to, że będą nam wypadać w terenie. Wybuchowa mikstura jak najbardziej. Wzmocnienie, no pierwsze wzmocnienie dopiero teraz, nie?
No dobra, ale już mamy zabezpieczenie przed śmiercią, także jest luzik. Skórzana zbroja, jak najbardziej. O, Robin wpadł. Skórzana zbroja jak najbardziej, bo to będzie dla naszej pomocniczki dzielnej. Czy my chcemy coś zidentyfikować? Szyszak chcemy zidentyfikować. U, jeden do energii, może być. Może być, dobra. Kapliczka many cały czas działa, to sobie pomogę postrzelać. Zaraz level i dajemy dalej w ognisty piorun. Zobaczymy, co ta martwa łotrzyca miała, topas miała. No te topazy się tu sypią. To już czwarty topas w sumie, który nam wypadł. Okej. Bełty zbędne. Gdzie ten punkt nawigacyjny, ja się pytam. Dużo kruków. Ptasiory to nie są, nie mylić z ptasiorami. Różdżka wypadła. Zaraz obadamy, czy opłaca się ją taszczyć do Akary. Nie opłaca się. Rękawiczki, nope. O, tu nie będzie tego punktu, ale już brakuje mi tyle do odkrycia krawędzi mapki. Patrzcie, trzecia kapliczka z maną, nie? Pod rząd. Mieliście kiedyś taką sytuację? Nie wydaje mi się. Zbyt małe prawdopodobieństwo. Może będzie czwarta. To by było. Dobra. Możemy ostrzeliwać ich tutaj ostro. Mamy level. Mana się uzupełniła. Bierzemy na celownik szamanów. I oraz szkielety. Bo upadli, to uciekają, ich się nie boimy. Dobra, łuczniczka wystrzela, już tutaj resztę my sobie pozbieramy. Niskiej jakości nóż do rzucania. Nie szkodzi, że niskiej jakości. Ważne, że przedmiot grupowany można sprzedać. W miarę drogo. Krótki łuk, sztylet, nope. Kluczyk może być. Skrzynka była zamknięta, w zamkniętej skrzyni dostaliśmy kluczy. Czy z zamkniętej skrzyni. No, traf tu w niego. To co, siła, tak? Ach, nie doszło obrażenie z naszego super sztyletu. 10-13 obrażenia ekstra. Punkt nawigacyjny. Chyba drugą stroną powinienem iść. Okej. Jakieś buty z szybszym chodzeniem by się przydały, nie? Tak na starcie też. Bo na samym początku odporności jakieś bardzo ważne nie są. Jakby nam jakieś budki szybkościowe wpadły, to bym się ucieszył. Ej, no gdzie ten punkt nawigacyjny przecież? No przecież nie ma punktu. Gdzieś musiałem ominąć, jak to tu było. No nie mówcie, że tam gdzieś w prawym dolnym rogu będzie. Może jeszcze zajdę tu na szybko, ale nie wydaje mi się, żebym tutaj coś przegapił. Skrzyneczkę przegapiłem. Dobra, to w prawym dolnym rogu musi być. No muszę zaznaczyć ten punkt, bo będziemy się tu wracać. A poza tym standardowo zaznaczamy wszystkie punkty nawigacyjne. Ale jak ja tak będę biegał, to nie uwolnimy dzisiaj tego Kaina pewnie. No. Ej, no nie ma tego punktu. Będę szukał punktu w tym odcinku. Gdzie ten punkt jeszcze mógł być? Ej, no bez jaj, no gdzie jest punkt? Przechodziłem koło krawędzi na pewno. No muszę jakoś środkiem się jeszcze przejść. No musi tu gdzieś być. Tutaj nie ma.
To gdzieś w tych okolicach, gdzie pokazuje na mapce. Najgorsze jest to, że ona się męczy. Kapliczki odzyskiwania many się regenerują. Mamy studnie po drodze, ale jeszcze tutaj zajrzę. Ale nie, no tu nie ma. O! No przecież ta kapliczka jest istotna. Teraz. O, tutaj patrzcie, był, no tutaj był, no. Dobra. Mamy ten punkt nawigacyjny. Czy my chcemy to identyfikować? No dobra, zobaczmy. Jeden do zręczności, no niech będzie. Nie idziemy jeszcze do miasta. Idziemy, wbijamy się w ten punkt cały. Znaczy nie w punkt, tylko w podziemny tunel, nie? Idziemy do podziemnego tunelu. Chciałbym jednak tego Kaina uratować dzisiaj. On tam czeka w klatce. Ci widzowie, którzy przesiadują na Discordzie, to wiedzą, z czym można Kaina w klatce. Z kim można Kaina w klatce przyrównać. Z takim pewnym panem Stanisławem. Auć, klepią trochę. Dobra. To ten duch. On dodatkowe ma obrażenia od zimna, nie? A my na tym etapie nie mamy odporności na zimno. Ale to nic, nic strasznego się nie stało. Weźmy tu sobie jakąś lepszą miksturkę pod rękę. A co to za kapliczka? No, trzeba sprawdzić na wypadek, gdyby była kapliczka klejnotów, albo... Albo chciałem powiedzieć czwarta pod rząd kapliczka many, ale to już by nie była czwarta pod rząd, ponieważ mamy tę kapliczkę wytrzymałości przecież. To rekordu się nie uda tym razem pobić. Cztery takie same kapliczki pod rząd. No ciekawe. Możemy trafić na złotą skrzynkę. Przy odrobinie szczęścia, albo przy odrobinie nieszczęścia dla Kaina, bo to wtedy opóźni jego uwolnienie. Okej, ale czuję, że mnie tutaj trochę klepią, co? Jak uda im się mnie trafić. Dobra, sytuacja opanowana, jeżeli chodzi o szamanów. Tu skrzynka gdzieś jest. Jest. Nie, martwa łotrzyca. Wybuchową miksturkę sobie weźmiemy. Bełty nie, kaptur nie. Dobra, idziemy dalej. Szmaragd. Szmaragd tak średnio trochę. Topazy i rubiny na starcie fajne. Ostatecznie jakieś brylanciki. No ale powiedzmy, że pracujemy już pomału nad pryzmatycznym amuletem. No to dobry i taki szmaragd. Zniekształceni. No to też będzie takie obozowisko. No już uprzątnijmy je. Myśliwski łuk. Jakby tak z dwoma slotami poleciał, albo z trzema, to nasza pomocniczka już by robiła totalną masakrę wtedy. Chociaż i tak jej idzie całkiem nieźle. Mikstura wytrzymałości, a ja bym to sobie wziął na wypadek, gdybyśmy znowu musieli szukać punktu nawigacyjnego, na przykład w Mrocznej Kniei. No dobra, albo na czarnych moczarach w przyszłości. Nóż do rzucania, bierzemy. Portal, bierzemy. I szukamy dalej. No, jest, mamy mroczną knieję, czyli tym razem bez złotej skrzynki. Okej. Czyli Kain się ucieszy, że go szybciej uratujemy. No teraz tylko, żeby znaleźć ten punkt nawigacyjny w miarę szybko. Nie trafiliśmy na Bishibosha na pewno wcześniej. Tak jak zobaczyłem to obozowisko, to mi się przypomniało, że Bishibosh mógł być wcześniej, a nawet był na pewno tam. A
Amulecik może być. Nasza łotrzyca. Rejan ona się nazywa. Ona tutaj sobie na spokojnie wszystko wystrzela. Sami widzicie, ma bardzo dużą szybkość ataku z tego myśliwskiego łuku. Zabłąkana strzała trafiła tego jednego upadłego. Znaczy upadłego, to są podżynacze? Nie, tak, to są podżynacze. Taka konkretna wersja upadłych. Okej. Dobra, to też możemy sobie oczyścić. Dobra, łyknąłem miksturkę. No ale klepią trochę, klepią. Ale w żywotność nie będziemy dawać. Trzeba stanowczo dobić siłę. To się będę czuł dużo bezpieczniej, jeżeli chodzi o obrażenia fizyczne. O, łucznicy. Dobra. Mamy level. Okej, wszystko pod kontrolą. Mana, skórzane rękawice, lekka mikstura leczenia. Uzupełniamy. Ciężka skórzana zbroja. No to by trzeba było wziąć, co? Tarcza lepsza trochę. Weźmy ją sobie. Zidentyfikujmy amulet. 2 na energii, 11 do skuteczności. To nie bardzo. Wolę to plus 1 do obrażeń na razie. Ale te ciężką zbroję to stanowczo trzeba sprawdzić. 3 do życia, 23 obrony. Patrzcie, jak dużo. No dobra. I co? Poziomik. Na pewno siła. I na pewno dalej ognisty piorun. Obrażenia 12-15. Ładnie. Okej. Okay. No, fajnie by było znaleźć... O, właśnie to. I co, skoczymy sobie od razu, chyba że... No mamy miejsce, wiecie co, pokręcę się tutaj. Może to drzewo będzie Inifusa. Z gałęziorękim. To byśmy ten zwój od razu... O, myśliwski łuk. No, ile slotów? 3. Cyk. 1. 1. No trudno. Im dalej jestem w tym pierwszym akcie, tym mniej się opłaca marnować kamyki na ten łuk dla łotrzycy. Zwłaszcza, że wszystko tak ładnie idzie. O, awansowała, widzicie? No i, ale patrzcie, ta skrytka jest naprawdę schowana. Ja w ogóle tego kamienia tutaj nie zauważyłem. Schowana skrytka. Włócznia niepotrzebna. A, dobra, no i gdzie ten gałęziorenki? O, jest! Patrzcie, wystarczy go zawołać. A, się uwzięli na naszą dzielną pomocniczkę. Wyjątkowa siła, wyjątkowa szybkość, załatwiony. Lekka kusza niepotrzebna, szyszak wezmę. Ta mana mi za bardzo nie schodzi. No i ładnie poszło, nie? 1 do energii. Okej, okay, jest super. Weźmiemy sobie zwój. Punkt nawigacyjny zaznaczony. Nóż do rzucania weźmiemy. Zaraz ja sobie może pod F1 ustawię tutaj to. Pod F4 to. Okej. Okay. No i pięknie. Entokaina uwolnimy dzisiaj. Nie jest tak źle. 480, 480, 480, 480, 300, 300, 84, bo mało się nastakowało, 300. No i tak się zarabia kasę w Diablo, nie? I 1500. Okej. Okay. Czy ja chcę coś konkretnego ze sklepów? Czy już jest zbroja pierścieniowa, który my mamy level? 7 chyba już może być, nie? Zobaczmy sobie. Czy zbroja pierścieniowa już jest? No jest! Wymagana siła 36. No jeszcze nie mam, bo dawałem w tę żywotność 2 razy.
To nie, to na razie jeszcze nie kupujemy tej zbroi pierścieniowej. Jak dobijemy tę siłę, to może być jakaś lepsza pierścieniowa z jakimś slocikiem albo lepszej jakości, coś w tym stylu, nie? Dobra, to nic nie chcemy. Mamy dobry nożyk, tarczę można by lepszą kupić, ale nie ma takiej potrzeby. Dobra, zostawimy kamyczki. Miksturki przy sobie będę miał. Tylko jedna mikstura wzmocnienia nam wpadła. Złoto prawie 10 tysięcy. Pyk. Kółko, łezka, sopel, kreska. Okej, to wracamy na kamienne pola. Na kamienne pole. Gdzie to było? Tam. O, tam mana. Chociaż nie, no wezmę tę manę na Griswolda. Okej. Kamienny krąg. O, jak to było? Kółko, łezka, sopel, kreska. No to Griswold. Może Griswold nas zaszczyci jakimś ciekawym przedmiotem. Typu kulą plus 3 do ognistego pioruna. Jaka to rzeźnia by była przecież. No dobra. Krowę, żeby zaliczyć, trzeba podchodzić zawsze od strony nóg, bo inaczej może czasami nie wybuchnąć, nie? Poradnik taki zrobię. Jak wysadzić krowę? Szyszak. Mamy kapliczkę, także śmiało sobie możemy strzelać. O, mikstura wzmocnienia kolejna. Szarfa żółta, widzicie? Szarfa żółta, okej. Okay. Tutaj jakiś bosior gdzieś będzie. Jest, łuczników. Zginie. Nie chcę... O, przeżyła. No. Myślałem, że ją zabiją. Zużyłem co prawda miksturkę taką lepszą, ale nie fioletową. No dobra. Sztylet. Nope. Kluczyk możemy wziąć. Idzie Griswold. Szamana trzeba się pozbyć na pewno. Okej. Kapliczka przestała działać. Auć. No, uwaga, co my tu mamy? Szable mamy. Nie no, szabli to ja nie chcę. Dobra, Griswold załatwiony. Nie trzeba go oczywiście zabijać, ale zawsze go zabijamy. Czemu by nie? Gorzej jak ma, powiedzmy, na koszmarze albo na Helu zaklęty ogień. To trzeba uważać, żeby nie zabił Nahita tym wybuchem. Od strony nóg się, patrzcie, idzie i wtedy krowa wybucha. Tak samo z tą pieczęcią. W Sanktuarium Chaosu, tą pieczęcią, która przywołuje Lorda Deseisa. Też jeszcze czasami problem z otwarciem tej pieczęci, trzeba podejść od właściwej strony, nie? Dobra, czempionów załatwiliśmy, niedługo poziomik wpadnie. Srogi. No i naprawdę przerywają mi ataki. Myślałem, że mi się uda już ten level wbić bez zużywania miksturki. Nie wiem, czemu ja sępię tak te mikstury, mamy ich bardzo dużo. Okej. Ciężka skórzana zbroja dla naszej pomocniczki, tak? No niech będzie. 23 obrony. No luzik. Kane, no chodź. Udaj się do obozu. Czy tu jest coś fajnego do wzięcia? Jakiś kamyczek? Nie, nic takiego nie. Ma mikstura wzmocnienia jest, no to musi być. Mana jedna, druga. No, ale nie, to jeszcze wbijemy sobie level w tym, w Tristram, nie? Na przykład tam przy Wircie? Nie, wcześniej wpadnie.
No ten sztylecik już aż taki dobry się nie okazuje na tym etapie. Myślałem, że dłużej będzie robił rzeźnie, ale... Jednak trzeba będzie z tego pioruna nawalać. Many mamy coraz więcej z poziomem. Koszt stały, obrażenia już 13-16. I dajemy w siłę. Okej. Zobaczymy, ile Wirt zarobił ostatnio. Nie, za bardzo mi przerywają te ataki. Bym musiał znaleźć jakiś przedmiot z szybszym otrząśnięciem się po ciosie. Wtedy tym sztylecikiem mógłbym sobie atakować. Albo zwiększyć pancerz. No ale nie mamy jeszcze tej zbroi pierścieniowej. Wtedy ten sztylet mógłby wyprowadzać te szybkie ataki, a tak to ciągle mnie to wytrącają z równowagi. Jednak będziemy musieli już atakować tą kulką cały czas po prostu. No dobra. Kane jest. Przedmioty zidentyfikował sobie. A właściwie mi. Mamy pierścionek od Akary. Uwaga. To ten czy ten? Jeden do maksymalnych obrażeń. Fajnie. Znaczy fajnie, już nie będę tym sztyletem atakował, więc... Nie tak fajnie, ale 8 do many, okej. O, odporność na zimno, na ogień. Może być. O, jest szybsze odzyskiwanie równowagi, o tym mówiłem. Aczkolwiek 10% to nas nie ustawia. Jest szarfa w każdym razie, są jakieś klucze, jest wzmocnienie. Pierścieniówki jeszcze nie uniesiemy, chyba że zmniejszone wymagania by miała. Ale mała szansa na takie coś. Dobra, to co? Tutaj sobie zakończymy odcinek. W następnym odcinku robimy czarną wieżę i hrabinę. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.